Reset Obywatelski. Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Dobry wieczór. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspierają Ukrainę. Dziękuję tym, którzy wspierają nas, szczególnie Kubie Janowiczowi, który jest dzisiaj naszym sponsorem obywatelskim, czyli honorowym producentem wykonawczym. No i zaczynam od razu, bo jest z nami generał Mirosław Różański, który ma tylko 25 minut czasu, więc od razu przechodzimy do rozmowy. Zapraszam pana generała do studia. Dobry wieczór. Coś mamy z dźwiękiem, bo nie słyszę pana generała. Spróbujmy jeszcze raz. Niestety, coś z dźwiękiem się dzieje. A teraz? A zrobimy tak? O! Teraz przez chwilę słyszałem pana generała. Nie słyszę. Ja słyszę. Słyszę, ale jest chyba jakiś dziwny asynchron. O, panie generale, niech pan coś powie teraz. Raz, dwa, trzy. Mamy dziwny asynchron, ale może spróbujmy mimo to, bo słyszę pana generała z minimalnym opóźnieniem. Panie generale, rozmawiałem dzisiaj z byłym ministrem gospodarki i handlu Ukrainy, z Pawłem Kuchtą, i on powiedział, że dla Ukraińców najważniejszą sprawą jest to, żeby NATO ogłosiło niebo nad Ukrainą strefą bez lotów, strefą zamkniętą dla samolotów i pocisków rosyjskich. Czy to jest w ogóle możliwe z punktu widzenia militarnego, politycznego? Czy ogłoszenie takiej strefy miałoby sens wtedy, kiedy moglibyśmy egzekwować tą regulację, natomiast gdyby taką strefę wprowadzić, należałoby się wtedy liczyć z sytuacją taką, że samoloty Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym i żołnierze, weszliby w tą militarną interakcję z wojskiem, z armią rosyjską, a tak naprawdę tylko o to chodzi Putinowi, aby została udowodniona jego teza, że to NATO jest sojuszem agresywnym, to NATO zagraża bezpieczeństwu Rosji. No to o czym mówi już od kilku tygodni i uzasadniał wtedy gromadzenie swoich sił wzdłuż granicy rosyjsko-ukraińskiej i na terenie Białorusi. Ale absolutnie zgodzić się trzeba z tym, że dzisiaj największym zagrożeniem dla naszych przyjaciół z Ukrainy jest dominacja
lotnictwa rosyjskiego w powietrzu, a jeżeli nie dominacja, to na pewno przewaga, jeżeli chodzi o ilość samolotów czy śmigłowców, którymi dysponuje Rosja. I jeżeli nie możemy zrealizować tego postulatu, ja osobiście uważam, że te stanowisko sekretarza generalnego NATO czy polityków Zachodu, w tym i prezydenta Bidena, jest uzasadnione, ale powinniśmy szukać jakiejś alternatywy, żeby wesprzeć jednak armię ukraińską. I tutaj myślę, że jest rozwiązanie też to, o którym w przestrzeni publicznej już słyszymy, o możliwości wsparcia Ukrainy środkami przeciwlotniczymi, a nawet lotnictwem. Pamiętajmy o tym, że część krajów postkomunistycznych, które dzisiaj są w Sojuszu Północnoatlantyckim, dysponują sprzętem właśnie takim jeszcze z okresu Związku Radzieckiego. I przekazanie tego typu sprzętu nie byłoby problemem adaptacyjnym przez naszych przyjaciół z Ukrainy, natomiast w sposób efektywny mogliby wykorzystać ten sprzęt, a tym samym może i przechylić, że tak powiem, ten dzisiaj niekorzystny bilans, jeżeli chodzi o przestrzeń powietrzną nad Ukrainą. Uważam, że tutaj decyzje powinny być podejmowane. Słyszymy, że dyskutuje się. Dokładnie nie znamy stanowiska na przykład naszego rządu. Zasłaniają się jak zawsze w takich okolicznościach jakąś tajemnicą, a o tym, czy mówił już sekretarz stanu Blinken, czy kongresmeni amerykańscy, gdzie wymieniali konkretnie Polskę, wymieniali typ samolotu, etc. Myślę, że tego typu decyzje powinny być podejmowane w horyzoncie kilkunastu godzin, a nie kolejnych dni, bo kolejne dni to jest gigantyczna masakra, to jest ludobójstwo, które w tej chwili uprawia Putin, uprawia Rosja na narodzie ukraińskim. I nie możemy patrzeć na powyższe w sposób taki bezkrytyczny, refleksyjny i czekać, co się wydarzy dalej. Tu potrzebne są działania. No, niektórzy mówią, że słowo ludobójstwo jest na wyrost, ale ja obawiam się, że nie, bo Rosjanie już dokonywali aktów ludobójczych, próbując, no, jeśli nie wymordować, to zdziesiątkować naród ukraiński podczas tak zwanego Hołodomoru, podczas w dużej mierze sztucznie wytworzonego głodu w Ukrainie w latach 20., kiedy to Moskwa zafundowała Ukrainie przymusową kolektywizację. I spotykam się z takimi opiniami, i to od osób zupełnie rozsądnych i mających jakby dobre informacje, spotykam się z takimi obawami, że Putin, jeśli nie zdoła szybko zająć całej Ukrainy, to spróbuje zająć Ukrainę wschodnią, a na zachodnią może zrzucić jeden czy dwa taktyczne ładunki jądrowe. Niektórzy się obawiają, że może zrzucić taki ładunek na Lwów, żeby też skazić okolice i utrudnić Ukraińcom ucieczkę na zachód. Jeden z moich rozmówców obawiał się nawet, że Putin mógłby zrzucić taki ładunek na Rzeszów, żeby dokonać jakby małego ataku na NATO, bardzo okrutnego, bezwzględnego, zbrodniczego, ale jednak na tyle peryferyjnego, żeby liczyć na to, żeby wciąż mieć nadzieję, że NATO nie odpowie mu wielką bombą w Moskwie. 24 skończyło się chyba wszystko to, co pragmatyczne. Ja należałem też do tych osób, które powątpiewały, czy Putin zdecyduje się na taką pełnoskalową operację militarną, jaką w tej chwili prowadzi, bo wszystko to wskazuje, jest niestety na niekorzyść. Te sankcje, które są dzisiaj wymierzone w otoczenie Putina, w gospodarkę rosyjską, mają być następne. Teraz ta kampania, która przebiega, tak naprawdę chyba nie pomyśli planistów, mówię w tej chwili o działaniach wojsk rosyjskich, potwierdza to, że nie było racjonalnym wykonanie tego uderzenia pod względem oczywiście i wojskowym, i gospodarczym, i politycznym, ale stało się inaczej. Natomiast, panie redaktorze, ten kolejny krok dotyczący
wykorzystania czy użycia broni jądrowej jest w pewien sposób tak trudny do zaakceptowania znowu przez ludzi racjonalnie myślących. Ostatnio słuchałem wypowiedzi szefa kolegium połączonych szefów sztabów generała Milleya, który zapewniał, że jest pełny monitoring arsenału nuklearnego Rosji i wiemy, co się z nim dzieje. Pokładam przeświadczenie, że Amerykanie wiedzą, co komunikują i że faktycznie tak jest. Z drugiej strony proszę zauważyć, że w Rosji nie tylko społeczeństwo zaczyna już reagować negatywnie na te wszystkie zdarzenia. Obserwujemy wystąpienia w różnych miastach Rosji, ale wypowiedzi dotychczas lojalnych oligarchów są, delikatnie mówiąc, wątpiące, czy jest dobrym rozwiązaniem prowadzenie tej operacji militarnej na terenie Ukrainy. W ślad za tym myślę, że czy to Gerasimow, czy Szojgu, którzy są no, w jakiś sposób pretorianami Putina, to jeszcze pamiętajmy, że arsenał nuklearny jest rozmieszczony w poszczególnych rodzajach sił zbrojnych, w marynarce wojennej, w siłach powietrznych czy w wojskach lądowych. I to nie jest tak, że ten umowny czerwony guzik naciśnie osobiście Putin, bo są te systemy zabezpieczenia i aktywowania tego typu uzbrojenia. I rozsądek na pewnym etapie tam powinien się znaleźć, bo ja się nie zgodzę z taką tezą, że nawet użycie takiej broni o charakterze taktycznej, nuklearnej, która by uderzyła na przykład w jedno z państw natowskich, nie byłoby to otworzeniem, krótko mówiąc, rozdziału pod tytułem Kolejna wojna światowa. Tutaj już nikt nie miałby wątpliwości, że należy odpowiedzieć w sposób stanowczy i zdecydowany. Dzisiaj są potrzebne takie kroki w stosunku do Putina, nawet o tych dostawach sprzętu, o których mówiłem wcześniej, bo musimy pamiętać, że jeżeli Putin doprowadzi do sytuacji takiej, że w pewnym momencie jednak zgodzi się na negocjacje, mając na przykład zajętą wschodnią Ukrainę, chociaż też pamiętajmy o tym, że to zajęcie Ukrainy będzie takie iluzoryczne, bo te wojska będą na terenie na przykład już Zaporoża, a może połączą się z kierunku północnego i południowego, ale proszę zwrócić uwagę, jak się zachowuje społeczeństwo Ukrainy w poszczególnych miejscowościach. Cherson chyba jest takim przykładem, gdzie Rosjanie ogłosili, że już opanowali tą miejscowość, a na drugi dzień ludzie wyszli na główny dziedziniec i demonstrowali jednak przywiązanie do Ukrainy, potwierdzali to, że są Ukraińcami i dalej będą o Ukrainę wolną walczyć. Także te czerwone płaszczyzny, które na mapach są pokazywane, to nie jest strefa już zupełnej dominacji Rosjan, bo tam są dalej jeszcze obywatele, społeczeństwo Ukrainy, które nie godzi się na tą nawet taką chwilową okupację. Także tak jak powiedziałem, zajęcie nawet wschodniej Ukrainy wcale nie będzie dla Putina jakimś sukcesem. Może on będzie komunikował w Rosji, ale tak naprawdę rozpocznie się okres tak naprawdę okupacji, a to może być chyba jeszcze bardziej krwawe niż te dotychczasowe 12 dni kampanii, którą prowadzi Rosja. No bardzo się cieszę, że zaprosiłem pana generała i że pan generał przyjął zaproszenie, bo właśnie odpowiedział pan na pytanie jednej z naszych komentatorek, pani Olgi, która pytała, jak to jest, jaka droga wiedzie od Putina do czerwonego guzika i czy po drodze nie jest tak właśnie, że ktoś, kto miałby ten guzik atomowy wcisnąć, na przykład obleje się kawą i nie dotrze do pokoju z guzikiem, że będzie sabotował w jakiś sposób te rozkazy. Amerykanie wśród różnych rzeczy, które komunikują, to jeśli dobrze pamiętam, to właśnie z amerykańskiej strony dochodzą takie przecieki czy półprzecieki o tym, jakoby Putin miał podejrzewać, że generał Szojgu chce się zbuntować, przejąć władzę, powstrzymać wojnę. Na ile te pogłoski wyglądają wiarygodnie? Znaczy, pamiętajmy, że Szojgu to nie jest, powiedziałbym, prawdziwy wojskowy, tak? Bo to jest człowiek o backgroundzie cywilnym. On później, kiedy już dostał się do tych elit establishmentu rosyjskiego, kiedy został ministrem, chodzi też w mundurze, ale
co chcę powiedzieć? Te 12 dni tej operacji, która jest prowadzona na terenie Ukrainy, jest absolutną porażką armii Federacji Rosyjskiej, bo to operacja, która miała być przeprowadzona w ciągu kilku dni, tak naprawdę zakończyła się, tak jak powiedziałem, klęską. Na początku zniszczono troszeczkę tych obiektów wojskowych przez te uderzenia rakietowe, później te dla Rosji na szczęście katastroficzne próba opanowania lotniska Gostomel, które było celem działania wojsk aeromobilnych i jak się mówi specnazu, który nie uzyskał swojego powodzenia. Jeżeli byśmy przyjęli te komunikaty, a uważam, że nie mamy podstaw, żeby nie sądzić, iż one są zafałszowane odnośnie ilości żołnierzy, którzy polegli już rosyjskich na terenie Ukrainy, ilości sprzętu, to każdy rozsądny wojskowy by naprawdę zreflektował się i nie bił dalej głową w mur, tylko jednak zatrzymałby tą operację. Mówi się o tym w starych podręcznikach, bo w tej chwili to, powiem szczerze, różnie to bywa, tak? Ale jeżeli straty są powyżej 50%, to należy już zacząć, krótko mówiąc, myśleć o tym, żeby zakończyć działania, wycofać się albo zluzować te jednostki, które poniosły tak wysokie straty. No dzisiaj jeszcze może one nie są tak wysokie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że było zgromadzonych około tych 150-170 tysięcy, ale mimo wszystko, i to daje chyba mocny sygnał dla wojskowych rosyjskich, że to nie jest taka łatwa droga, którą sobie pierwotnie zakładali. I taka refleksja, która mogłaby skłaniać wojskowych do tego, żeby zaproponować Putinowi, krótko mówiąc, zatrzymanie tej operacji, bo ona jest zbyt krwawą dla nich, rodzi się w głowach. Nie wiem, czy u samego ministra obrony, ale myślę, że te takie demonstracyjne zachowania Putina, który traktuje nawet to swoje najbliższe otoczenie bardzo protekcjonalnie, to chyba jednak świadczy o tym, że Putin rozważa też to, iż nie wszystkim, powiem tak kolokwialnie, podoba się obecny stan rzeczy i będzie się musiał liczyć z tym, że głos sprzeciwu zaistnieje. Tutaj można się spodziewać tego głosu sprzeciwu z różnych stron. No Rosja ma taką tradycję, że tam no, tradycję wielkiej cierpliwości obywateli, ale wiadomo, że przez ostatnie 30 lat niektóre regiony przyzwyczaiły się do myśli, że są daleko od Moskwy i że moskiewskie awantury nie do końca ich dotyczą. Kazimierz Wójcicki, ekspert między innymi od stosunków międzynarodowych, mówił mi dzisiaj, że obserwuje regionalne media rosyjskie i widzi, że gubernatorzy i władze poszczególnych regionów oczywiście w wielkich słowach entuzjastycznych popierają Putina i tak zwaną operację wojenną na Ukrainie, ale potem publikują dość szczegółowe listy poległych z naszego regionu. Więc to może wyglądać, jakby się tam ktoś odrobinę dystansował od tego, co się dzieje. Czy możemy się spodziewać jakichś niespodzianek, na przykład na Syberii, w tych regionach, z których też żołnierze jadą do Ukrainy? Znaczy, panie redaktorze, nie da się ukryć tego, że poległo 1000 żołnierzy, 2005, a jeżeli jest to prawdą, 11 tysięcy. To są rodziny, to są matki, ojcowie, którzy stracili synów, to będą wdowy. I myślę, że wszyscy ci, którzy dzisiaj administrują Rosją, nawet na tym Dalekim Wschodzie czy w innych regionach, mają świadomość, że będą musieli się zderzyć z odpowiedzią na to pytanie, co się stało. Nie Putin będzie odpowiadał przed tymi rodzinami. Fakt, że teraz on podjął taką decyzję, że będzie wypłacał odszkodowanie, wycenił życie żołnierza rosyjskiego i rannego żołnierza, ale nastroje społeczne
Pamiętajmy, że one zawsze są, że tak powiem, takim barometrem tego, jak się będą zachowywać, krótko mówiąc, ci, którzy w danym terenie, mówiąc kolokwialnie, rządzą. I nie wiem, czy na pewno w każdej sytuacji będzie można wyprowadzić OMON i policję rosyjską przeciwko ludziom, którzy będą się upominali o prawdę, która nie da się ukryć. Dzisiaj nawet wyłączenie internetu, to co planuje Putin, że będą mieli swój własny internet, teraz kilka tysięcy czy nawet kilkadziesiąt tysięcy ekspertów z Huawei'a chyba tam pracuje nad powyższym, ale te informacje o prawdzie, o Ukrainie będą docierały do Rosjan, a ta prawda jest naprawdę wstrząsająca i szokująca. No tak, ponieważ hakerzy zhakowali już rosyjską telewizję i pokazali milionom Rosjanów. Milionom Rosjan pokazali to, co się dzieje, bombardowanie ukraińskich miast. Ostatnie pytanie, bo wiem, że pan się śpieszy, żałuję, że nie możemy dłużej, ale rozumiem. Ostatnie pytanie, jak oceniać te dzisiejsze propozycje rzecznika Pieskowa, który ogłosił, że Rosja wcale nie chce, nie musi najeżdżać całej Ukrainy, może natychmiast przerwać operację wojenną, jak to nazywają Rosjanie, jeśli tylko Ukraina zrezygnuje z kandydowania, z pretendowania, zrezygnuje z dążenia do członkostwa w NATO, wpisze do konstytucji neutralność i uzna aneksję Krymu oraz separatystyczne republiki w Donbasie. Znaczy, te postulaty są tak absurdalne, jak te, które były wystosowane przez Putina przed rozmowami z prezydentem Bidenem i przed rozmowami, krótko mówiąc, z Sojuszem Północnoatlantyckim. Tak, już nie chcę tego mocno, że tak powiem, opisywać, no ale przywrócenie stanu, jeżeli chodzi o rozmieszczenie wojsk natowskich sprzed 1997 roku, te deklaracje dotyczące Ukrainy, no to tak naprawdę jest ciąg dalszy właśnie stawiania tych takich warunków, które są, mówiąc tak kolokwialnie, zaporowymi, bo to by świadczyło, że Ukraina wyrzeka się swojej, krótko mówiąc, państwowości w zakresie terytorium. No to, co zostało Ukrainie zagwarantowane, kiedy Ukraina tak naprawdę oddawała broń nuklearną, tak? Wtedy wszyscy przy stole jednoznacznie zagwarantowali nienaruszalność granic, tą integralność Ukrainy. Ja dzisiaj, nie to, że uciekając troszkę od pytania, ale powiem w ten sposób, że gdyby Ukraina była dalej państwem, które posiada broń nuklearną, to jestem przekonany, że już dawno byłaby członkiem NATO i członkiem też i Unii Europejskiej. Dzisiaj chyba wielu polityków Zachodu sobie, przepraszam, ale pluje w brodę, że wtedy doprowadzono do takiej sytuacji. Ale mamy rzeczywistość, jaką mamy. Tego typu postulaty czy przedstawianie warunków jest tak naprawdę obrazą w stosunku do i prezydenta Zełenskiego, i Ukrainy jako państwa. Ja nie sądzę, żeby Ukraina się na to zgodziła, a z drugiej strony Zachód powinien zrobić wszystko. I teraz powiem rzecz, która może wydawać się mało prawdopodobną, ale jeżeli by się udało doprowadzić do tego, żeby jednak ta szala tego konfliktu zbrojnego zaczęła się przesuwać na korzyść Ukrainy, to nie wahałbym się rekomendować tego, żeby Ukraina w takim razie zrobiła jeszcze kolejne kroki, czyli żeby odzyskała te separatystyczne republiki Doniecką i Ługańską, a nawet Krym. Tego bym życzył.
to powiedzieć. Bardzo dziękuję. Już jesteśmy chyba znowu na wizji. Połączyliśmy się przez chwilę telefonicznie. Panie generale, serdecznie dziękuję za wizytę i za to, co pan powiedział. Ja też uważam, że Ukraina powinna odzyskać całe swoje terytorium i jeśli pan pozwoli, będziemy jeszcze się do pana zgłaszać i zapraszać do programu. No jeżeli te moje tezy nie są zbyt śmiałe, jak ktoś ich chce słuchać, to jestem do państwa i pana redaktora dyspozycji. Życzę wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Dobranoc. Bardzo dziękujemy panu generałowi. Przez chwilę, kiedy generał powiedział, no coś się tutaj wydarzyło, jakiś chochlik oczywiście techniczny, ale w dość niezwykłym momencie, kiedy generał powiedział, że Ukraina powinna uderzać, nie tylko się bronić, ale w momencie, w którym udaje jej się zatrzymać Putina i odepchnąć go, to powinno odpychać go dalej, aż odzyska całe terytorium Ukrainy, aż odzyska Donbas i Krym. To była deklaracja, której chyba wszyscy potrzebowaliśmy, wszyscy tego życzymy. Streamyardowe chochliki, które tutaj nas łączą, mogły nie znieść tej deklaracji. Generał zadzwonił do mnie i powiedział, że chyba to było zbyt mocne, co powiedział, że aż system padł, ale znowu jesteśmy razem. Bardzo dziękujemy gościowi i przechodzimy do następnego tematu dzisiejszego wieczora. Albowiem zdarzyła się w Polsce 1 marca, czyli tydzień temu, rzecz zła i przez ostatni tydzień sporo pracowałem nad tym, żeby się zorientować, co tak naprawdę się wydarzyło, dlaczego ta zła rzecz się wydarzyła. Ta zła rzecz, która się wydarzyła, to rasistowskie zamieszki i napaści w Przemyślu. Poproszę naszą dzielną realizatorkę Asiator o pierwszy skan. Tak, to jest fragment artykułu Gazety Wyborczej. Rasistowski atak w Przemyślu. Kibole polują na czarnoskórych uciekinierów z Ukrainy. Doszło do tych zamieszek. Kibole polowali nie tylko na czarnoskórych, ale na wszystkich, którzy mieli ciemniejszą skórę. Atakowano nie tylko Afrykańczyków. Zaatakowano na przykład Hindusów, którzy przyjechali tam, właściwie osoby hinduskiego pochodzenia, które przyjechały z Zachodu jako wolontariusze, żeby pomóc uchodźcom. I ten atak był perfidny, ponieważ próbowano szczuć na osoby ciemnoskóre, nie tylko Polaków, ale także białych. Uchodźców z Ukrainy. Białych uchodźców próbowano szczuć na niebiałych, na tych, którzy mieli ciemniejszy kolor skóry. Akcja była skoordynowana, ponieważ razem z tymi atakami występowali równocześnie w mediach i w mediach społecznościowych politycy prokremlowskiej partii Konfederacja, którzy twierdzili, że osoby ciemnoskóre, które przedostały się do Polski z Ukrainy, to nie są uchodźcy, tylko to są kolorowe hordy, które pragną zalać nasz kraj i do tego perfidnie wykorzystują wojnę w Ukrainie. Podobną tezę nagle zaczęły lansować liczne rosyjskie trolle w mediach społecznościowych, więc to była akcja skoordynowana i to była akcja oczywiście działająca na rzecz Kremla. Kreml twierdzi, że Ukraina to państwo nazistowskie, czy też neonazistowskie, że trzeba Ukrainę uwolnić od nazizmu i w tym celu właśnie się tam teraz bombarduje domy mieszkalne, zabija cywilów, kobiety, dzieci. I te zamieszki w Przemyślu były po to, żeby pokazać, że Ukraińcy i wspierający ich Polacy to rasiści, a więc naziści. Właśnie przed chwilą jeden z naszych komentatorów napisał, że rosyjskie trolle w tym samym czasie rozpuszczały też informacje, że Polacy to rasiści. Więc jedne rosyjskie trolle próbowały pchnąć Polaków i Ukraińców do rasistowskich
do rasistowskiej agresji w Przemyślu, a inne już wiedziały, że to się może w jakiejś mierze udać i już czy zakładały, że to się uda i już rozpowszechniały taką opowieść po świecie, że jesteśmy rasistami, że ci, co wspierają Ukrainę, są rasistami, że Ukraina też jest rasistowska i że w związku z tym Putin ma rację. Taka to opowieść, której ta przemyska prowokacja posłużyła. Sprawdziłem, kto na miejscu najaktywniej działał na rzecz tych zamieszek, kto je inspirował i trafiłem na dobrego znajomego. Będziemy mówić teraz o radnym z Przemyśla i kiedy w tym tygodniu informowałem, że za zamieszkami oczywiście pośrednio stoi Kreml, ale bezpośrednio inspiratorem tych zamieszek był między innymi miejscowy radny, no to spotykałem się z taką informacją, że no kolejny taki niemądry, głupi, zaściankowy polityk z mniejszego miasta. Takie komentarze dosyć protekcjonalne. Tymczasem radny, o którym mówimy, jest politykiem światowym. Był posłem, działał we władzach krajowych pewnej partii, był też w pewien sposób protegowanym Antoniego Macierewicza. Mowa o radnym Andrzeju Zapałowskim, do którego za chwilę przejdziemy, ale najpierw poproszę naszą dzielną realizatorkę Asiator o chwilę muzyki, o krótką, jeśli to możliwe, przerwę muzyczną, bo mamy dzisiaj dużo do opowiedzenia, dlatego krótką. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy. Pokus, pokus, stary srokus. Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski.
Wracamy do radnego Zapałskiego z Przemyśla, radnego, który jest nie tylko radnym i nie tylko jest politykiem lokalnym, jest kimś ważniejszym. Ten człowiek zainspirował rasistowskie zamieszki w Przemyślu, zamieszki, które podziałały na rzecz Kremla. Jak to wyglądało? Więc 1 marca o godzinie 18:08, kiedy noc była jeszcze młoda i nie wszystkie dziarskie chłopaki wyszły na miasto, żeby rozruszać ręce, nogi i pałki, którymi się bije, radny użył swojego autorytetu, żeby wezwać do pogromu, mianowicie o tej właśnie godzinie 18:08 zamieścił na Facebooku wezwanie. Poproszę naszą dzielną realizatorkę Asiator o skan numer 2. To jest skan z Facebooka radnego. Pisze on tak. Jako radny miasta Przemyśla żądam od władz mojego kraju zaprowadzenia porządku z bandytami, którzy podszywają się pod uchodźców z Ukrainy o innym kolorze skóry. Za maseczki potrafiliście porządnych ludzi rzucać do ziemi. To taki mały antyszczepionkowy akcent, zawsze zgodnie z propagandą Kremla, jak widać. Radny Zapałowski działa, bo jak pamiętamy, Kreml rozsiewał też propagandę antyszczepionkową. I znowu cytuję radnego Zapałowskiego. Teraz pokażcie, że coś potraficie z bandytami. Jeżeli nie, mieszkańcy miasta sami wezmą sprawy w swoje ręce. Te opowieści o bandytach odnosiły się do tego, że rosyjskie trolle i działacze Konfederacji, z którą obecnie też jest związany radny Zapałowski, rozsiewali plotki, przeważnie wyssane z palca, o tym, jakoby to czarni lub ciemnoskórzy uchodźcy z Ukrainy gonili ludzi z nożem, gwałcili kobiety w Przemyślu itd., itd. Kiedy po tym wezwaniu rasistowscy bandyci, prawdziwi bandyci, bandyci rasiści, biali bandyci rasiści wyszli na miasto i zaczęli gonić osoby o ciemniejszym kolorze skóry, to radny dalej zamieszczał wpisy na Facebooku. Poproszę o skan numer 3. Pokazuje tutaj jednego z bandytów, widzimy, to był zresztą filmik, jeśli dobrze pamiętam, to jest kadr z filmiku zamieszczonego przez radnego. Patron obywatelski w Przemyślu w akcji, brawo chłopaki. Tak radny nazwał bandę grasującą po Przemyślu, nazwał ją patrolem obywatelskim, tego samego określenia. W perfekcyjnej koordynacji z radnym używali inni politycy związani z Konfederacją, między innymi słynny Grzegorz Braun, który też ogłosił, że popiera te patrole obywatelskie z Przemyśla. I radny posunął się też do tego, że wyśmiewał ofiary agresji rasistowskiej. Poproszę o kolejny skan, skan numer 4. Tutaj radny pokazuje filmik, na którym grupa bandytów goni swoje ofiary. I pisze, panowie i panie, motywacja do uprawiania sportu to chluba. Czyli on tutaj wyśmiewa uciekające ofiary, że niby przez tę ucieczkę, przez ten bieg podczas ucieczki one uprawiają sport i że zostały do tego zmotywowane przez bandziorów, którzy ich gonią. Pojawiło się pytanie jednej z naszych komentatorek, co można zrobić takiemu radnemu, policja może coś. No, nasz radny ma potężnych protektorów i karierę polityczną za plecami. Te wpisy wyglądają jakby jak wpisy agresywnego idioty, ale radny dobrze wie, co robi, wie, do kogo pisze i kto go czyta, wie, jaki efekt chce osiągnąć. Jest z wykształcenia historykiem, jest wykładowcą Uniwersytetu Rzeszowskiego, proszę Państwa, i w imieniu tego uniwersytetu uczestniczy w różnych konferencjach. Ci, co go znają, mówią, że jest bardzo inteligentny i dla kiboli miejscowych, bandytów, skinheadów, rasistów jest czymś w rodzaju guru intelektualnego, który im tłumaczy świat. Kariera radnego polityczna jest taka, że już w 1997 roku znalazł się w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej jako poseł akcji wyborczej Solidarność.
W 2002 roku zasiadł we władzach antyzachodniej Ligi Polskich Rodzin, kandydował z jej ramienia na prezydenta Przemyśla, a w 2005 roku trafił do Parlamentu Europejskiego z ramienia tej partii. Tak, ten człowiek był europosłem. W 2015 roku był liderem listy Komitetu Wyborczego Grzegorza Brauna Szczęść Boże. Grzegorz Braun, jak pamiętamy wszyscy, afiszuje się swoją przyjaźnią i współpracą z kremlowskim propagandistą Leonidem Sfiridowem, wydalonym z Polski za szpiegostwo. W 2018 roku dostał się do Rady Miejskiej Przemyśla z ramienia ruchu Kukiz 15, ruchu, który wprowadził do władz ustawodawczych, do Sejmu i do władz regionalnych w Polsce bardzo wielu zwolenników Kremla. W latach 2019-2020 Zapowski był wiceprzewodniczącym Rady Przemyśla i w 2019 roku startował do Europarlamentu jako przedstawiciel prokremlowskiej Konfederacji. Był też we władzach mniejszej partii, która nazywała się Jedność Narodu. Zasiadał w Radzie Krajowej tej partii. Ugrupowanie zarejestrowano w dawnym Domu Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Warszawie, gdzie mieszczą się organizacje proputinowskie i proukaszenkowskie. Między innymi tam się też zarejestrowała jawnie prokremlowska partia Zmiana, założona przez oskarżonego o szpiegostwo Mateusza Piskorskiego. Z Piskorskim łączyło Zapałowskiego, radnego Zapałowskiego, jeszcze więcej koneksji, ale także istnieje bardzo niepokojąca koneksja z Antonim Macierewiczem. Poproszę o skan numer 5. To jest fragment artykułu z Gazety Wyborczej. Sam go napisałem. Czytamy tutaj nagłówek, który brzmi tak. Prorosyjski działacz uczy żołnierzy u Macierewicza, polskich i amerykańskich. O co chodziło? O to, że gdy Antoni Macierewicz był ministrem obrony narodowej, to dopuścił do tego, żeby Andrzej Zapałowski wygłaszał wykłady w elitarnych jednostkach sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w jednostce wojskowej komandosów w Lublińcu, która była ukochanym dzieckiem Antoniego Macierewicza, i uczył nawet żołnierzy amerykańskich, którzy tam stacjonowali. Wykładał im swoje poglądy na politykę, geopolitykę, na stosunki międzynarodowe w Europie Środkowo-Wschodniej. A był w tym czasie już związany z podejrzanym o szpiegostwo, wtedy dziś już oskarżonym o szpiegostwo, Mateuszem Piskorskim. Był autorem portalu geopolityka.pl prowadzonego przez organizację Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, założoną przez Mateusza Piskorskiego. Poproszę tutaj o skan numer 6, a potem o skan numer 7. To są niektóre z licznych artykułów opublikowanych przez Zapałowskiego na portalu Mateusza Piskorskiego, oskarżonego o szpiegostwo. Ubolewa w tych artykułach nad tym, że Warszawa nie robi interesów z Moskwą, pan Zapałowski ubolewa nad tym, jak również prorokuje, że Ukraina się rozpadnie, atakuje Ukrainę, twierdzi, że Ukraina przegrała na własne życzenie. I odnotowuje oficjalne głosy przeciwko sankcjom nałożonym na Rosję, czyli stara się stworzyć wrażenie, że świat jest tym sankcjom przeciwny. Łatwo się domyślić, że to wszystko, co robił Zapałowski, podobało się na Kremlu i media Kremla nieustannie go publikowały, cytowały, nagłaśniały, reklamowały. Robił to nawet portal separatystów putinowskich w Donbasie, czyli no, najgorszych putinowskich bandytów, bo to trudno inaczej określić. Poproszę o skan numer 8. To jest
To, co za chwilę zobaczymy, to, co już widzimy, to jest fragment artykułu z portalu Noworos.info, portalu putinowskich zbrodniarzy, separatystów z Donbasu. I mamy tutaj artykuł, i Zapałowski występuje już w nagłówku tego artykułu, ponieważ czytamy, że Galicja, czyli tak mówi się na Ukrainie, na część zachodnią, Galicja przegra nowy banderowski Majdan i oddzieli się od Ukrainy, mówi polski ekspert. Tym ekspertem jest Andrzej Zapałowski, kto doczyta do końca na dole skanu, zobaczy, że on tam jest cytowany z nazwiska. No więc w związku z tym postanowiłem się przyjrzeć bliżej temu, kim jest Andrzej Zapałowski i wszystkim jego możliwym koneksjom, nie tylko tej jego koneksji z Piskorskim, którą już tutaj skrótowo omówiliśmy. Zajrzałem do Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie są dane oficjalne spółek, firm, organizacji, i zajrzałem też do Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Poproszę o skan numer 9, to jest skan z serwisu rejestr.io opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. Czytamy tutaj, że Andrzej Zapałowski był wspólnikiem w spółce o pięknej nazwie Jawor, a drugim wspólnikiem w tej spółce w tym samym czasie, tam było troje wspólników, i drugim z nich obok Zapałowskiego był Józef Dzwonnik. Kim jest przedsiębiorca Józef Dzwonnik, wspólnik Zapałowskiego? Zajrzałem do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Poproszę o następny skan. To jest fragment zdjęcie z ekranu komputera archiwum cyfrowego. Ono nie jest dostępne w internecie, ono jest dostępne tylko w czytelniach IPN. Tam badacze sprawdzają, jakie dokumenty na czyj temat są dostępne w archiwach IPN, i czytamy tutaj, że Józef Dzwonnik, urodzony w tym samym dniu, miesiącu i roku, działający w Przemyślu, tak samo jak Zapałowski, urodzony w tym samym dniu, miesiącu i roku, co Józef Dzwonnik, wspólnik Zapałowskiego, zatem ten sam Józef Dzwonnik, był tajnym współpracownikiem SB, tajnym współpracownikiem Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie Bronek. I teczka dotycząca Józefa Dzwonnika zawiera dokumenty z lat 1987-89. Z tego wynika, że Dzwonnik działał jako konfident komunistycznej SB już u schyłku istnienia komuny, u schyłku istnienia PRL. Żeby wtedy kolaborować z SBcją, trzeba było być bardzo wierzącym komunistą, wierzącym w komunizm, bardzo przekonanym, albo trzeba też było głęboko wierzyć w potęgę sowieckiego imperium i w to, że ono się nie załamie. I że komuniści jako namiestnicy Moskwy jeszcze długo będą w Polsce rządzić. No dobrze, ale tu można sobie powiedzieć, ok, no trafił przypadkiem na takiego wspólnika, zdarza się, każdemu z nas może się zdarzyć, to prawda. Ale szukałem dalej, w Krajowym Rejestrze Sądowym zobaczyłem, że Andrzej Zapałowski jest też wiceprezesem zarządu Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej imienia obrońców twierdzy Przemyśl. Niewiele można się dowiedzieć o działalności tego stowarzyszenia, ale w serwisie rejestr.io, i tu poproszę o kolejny skan, o skan numer 11, w serwisie rejestr.io opartym na Krajowym Rejestrze Sądowym, widzimy, że Andrzej Zapałowski jako wiceprezes zarządu tego Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej figuruje razem z niejakim Aleksandrem Kłapą. Pan Kłapa jest u samego dołu tego skanu, no nie na samym dole, jest drugi od dołu, i jest skarbnikiem, czyli jakby to powiedzieć, Zapałowski jako wiceprezes pomaga rządzić tym stowarzyszeniem, a pan Kłapa dba o jego pieniądze. I tu znowu musimy wrócić do Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej,
Poproszę o skan numer 11. Jeśli się Państwo spodziewali, że pan Kłapa był konfidentem SB, podobnie jak pan Dzwonnik, to jesteście Państwo w błędzie. Pan Kłapa nie był konfidentem SB. Na tym skanie z archiwum cyfrowego IPN widzimy, że pan Kłapa był czymś więcej niż konfidentem. Pan Kłapa był funkcjonariuszem Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa w latach 1971-1990, czyli no, przez 19 lat. To porządna kariera. Zaczynał skromnie, czytał cudze listy w ramach, czyli pracował w tak zwanym Wydziale W, zajmującym się otwieraniem cudzej korespondencji prywatnej i czytaniem jej, żeby sprawdzić, czy tam nie ma jakichś nieprawomyślnych treści. To była taka dosyć mozolna robota, ale potem działał w pionie ideologicznym, polityczno-ideologicznym SB, czyli pilnował innych SB-ków, żeby byli prawowiernymi komunistami i żeby przypadkiem nie zwątpili w sens swojej obrzydliwej służby. Ale to nie koniec, ponieważ jeśli się w archiwum cyfrowym pogrzebie trochę więcej, trochę głębiej, to się okazuje, i tu poproszę o kolejny skan, że pan Kłapa był nie tylko SB-kiem. Pan Kłapa figuruje również, jak widzimy na tym skanie, w dokumentach Wojskowej Służby Wewnętrznej. Wojskowa Służba Wewnętrzna to był militarny odpowiednik SB, to był kontrwywiad i żandarmeria polityczno-kryminalna komunistycznej armii PRL. I pan Kłapa figuruje na przykład w Centralnym Rejestrze Agentury WSW i właścicieli lokali konspiracyjnych, figuruje pod pseudonimem Sygnet, co sugeruje, że był po prostu agentem WSW. To agentom się nadawało pseudonimy, więc faktycznie był nie tylko funkcjonariuszem, był też konfidentem, ale konfidentem Wojskowej Służby Specjalnej, a tej cywilnej, czyli SB, już funkcjonariuszem. Takim to człowiekiem wielozadaniowym był pan Kłapa, tak to wynika z archiwum cyfrowego Instytutu Pamięci Narodowej. No i tu można by powiedzieć, dobra, no facet Zapałowski miał wyjątkowego pecha, prawda? Trafił akurat na dwóch takich ludzi, z którymi współpracował. Szukałem dalej, próbując znaleźć jakieś inne, może mniej wstydliwe koneksje pana Zapałowskiego, no i wydawało mi się, że już znalazłem. Że znalazłem taką, która wygląda trochę lepiej. Poproszę o skan numer 14. To znowu skan z serwisu rejestr IO opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. Zobaczyłem, że jest takie stowarzyszenie Instytut Kresów Rzeczypospolitej. To nie jest też zbyt miłe stowarzyszenie. Tam działał razem z Zapałowskim niejaki Adam Śmiech, który w 2015 roku pojechał na putinowską paradę do Moskwy, gdzie składał hołd pomnikowi marszałka Rokossowskiego. To był stalinowiec, który przyjechał ze Związku Sowieckiego do Polski w latach 40. Pełnił tutaj obowiązki Polaka, ale był człowiekiem stuprocentowo sowieckim i pomagał stalinowcom dławić Polskę i robić z niej prowincję kremlowskiego imperium. No dobrze, ale oprócz pana Śmiecha w tym stowarzyszeniu Instytut Kresów Rzeczypospolitej był też Jacek Wilczur jako członek zarządu, co widzimy na tym właśnie skanie, który się pokazuje. Jacek Wilczur figuruje na samym dole jako członek zarządu, a jako zastępca przewodniczącego stowarzyszenia figuruje nasz bohater Andrzej Zapałowski. Pan Wilczur, jeśli się zajrzy do Wikipedii, do innych biogramów, to zobaczymy, że pan Wilczur miał życie niezwykłe, w dużej mierze chlubne. Jako bardzo młody człowiek działał w Armii Krajowej, był egzekutorem, wykonywał
wyroki śmierci, co dzisiaj może się wydawać mniej chlubne, ale wtedy było chlubne. W ten sposób likwidowano najgorszych szkodników i ratowano ludzkie życia. Likwidowano tych, którzy narażali na śmierć inne liczne osoby. Pan Wilczur walczył jako partyzant, walczył w Górach Świętokrzyskich też jako partyzant, doświadczył strasznych rzeczy we Lwowie podczas okupacji hitlerowskiej. No ale ponieważ sprawdzałem wszystkich i wszystko, to zajrzałem też do archiwum IPN i poproszę tutaj o skan numer 15, który pokazuje ze smutkiem. Okazało się, że pan Wilczur jako pod pseudonimem Wierny Jan został pozyskany do współpracy jako źródło informacji przez Wydział III Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu. W latach to było 40. Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, no to był po prostu regionalny oddział UB, Urzędu Bezpieczeństwa, stalinowskiego Urzędu Bezpieczeństwa, Policji Politycznej, jeszcze bardziej okrutnej i bezwzględnej niż jej następczyni, utworzona w 1956 roku Komunistyczna Służba Bezpieczeństwa. I ja tutaj nie mam zamiaru winić pana Wilczura za to, że się ugiął, za to, że współpracował z tą służbą. To oczywiście nic chwalebnego, ale mówimy o służbie wyjątkowo okrutnej i perfidnej, która torturowała ludzi, a czasem też niemniej bezwzględnie ich oszukiwała, żeby wciągnąć ich do współpracy. Pokazuję to tylko po to, żeby pokazać, że po raz kolejny odnajdujemy pana Zapałowskiego we współpracy z kimś, kto ma w życiorysie związek z komunistycznymi służbami specjalnymi PRL. Tak wygląda życiorys powiązania najbliższe otoczenie człowieka, który zgodnie z interesem Kremla rozpętał, pomógł rozpętać zamieszki w Przemyślu, zamieszki służące Kremlowi, zamieszki, które miały zhańbić Polaków i Ukraińców. Dodam, że nie tylko Macierewicz łączy pana Zapałowskiego z PiS. Macierewicz, który dopuścił, żeby działacz antyukraiński i prokremlowski, działacz, który teraz fałszywie się przedstawia jako przyjaciel białych Ukraińców zagrożonych przez kolorowych imigrantów, ale człowiek, który opluwał Ukrainę regularnie przez całe lata, działacz antyukraiński, antyzachodni, chwalony przez Kreml, działacz prokremlowski, ten działacz za pozwoleniem Macierewicza wykładał dla polskich komandosów, a nawet dla amerykańskich żołnierzy w Lublińcu, sączył im do głowy swoje poglądy zbieżne z poglądami Kremla. To łączy Zapałowskiego z PiS-em, ale tak jak powiedziałem, nie tylko to. Tak się składa, że rząd przygotowuje specustawę przygotowuje do wdrożenia do specustawę, ustawę specjalną o uchodźcach z Ukrainy. I w pierwszej wersji, poproszę tutaj o kolejny skan, to będzie fragment artykułu Gazety Wyborczej na ten temat. Trzy fragmenty właściwie artykułu, które połączyłem. W pierwszej wersji ten projekt przewidywał, że rząd obejmie opieką wszystkich uchodźców z Ukrainy i nie tylko tych, którzy mają obywatelstwo ukraińskie. I to byłoby bardzo dobre w sytuacji, w której Putin chce nam przylepić gębę rasistów, chce nas pokazać światu jako rasistów. Wśród uchodźców z Ukrainy, którzy nie mają ukraińskiego obywatelstwa, jest wielu imigrantów, ludzi, którzy tam pracowali czasowo, studentów. Spora część z tych ludzi ma ciemniejszy odcień skóry niż nasz. Dlatego dobrze byłoby, niż ten, który ja mam, o tak powiem.
bo jestem pewien, że słuchają mnie też, że jesteśmy tutaj w tej wspólnocie, która nas słucha, są też osoby o ciemniejszym kolorze skóry, dlatego nie powinienem mówić o tak zwanej białej skórze, że jest nasza. Więc na pewno wśród tych osób są osoby o ciemniejszym kolorze skóry i rząd powinien otoczyć je opieką. Po pierwsze dlatego, że tak trzeba, bo to ludzie z przyczyn czysto humanitarnych, a po drugie także po to, żeby dać odpór Putinowi, który chce z Polaków i Ukraińców uciekających do Polski zrobić rasistów. Ale i tak było w pierwotnym projekcie, ale projekt został zmieniony i w tej chwili projekt ustawy przewiduje pomoc wyłącznie dla obywateli Ukrainy, a nie obywatele mogą się znajdować w Polsce przez 15 dni, a potem mogą zostać deportowani do Ukrainy, gdzie trwa krwawa i okrutna wojna. Więc ten projekt wygląda tak, w obecnej wersji ten projekt wygląda tak, jakby nam, Polakom, napisał go Putin. Wygląda tak, jakby rząd chciał współpracować z Kremlem i z radnym Zapałowskim w pokazywaniu Polaków jako rasistów. Bardzo jest to wszystko brzydkie, o czym mówimy. Za chwilę wrócimy do przemyskich tematów w związku ze sprawą Rosjano-Hiszpanina Pablo G., który został aresztowany przez kontrwywiad Rzeczypospolitej Polskiej jako szpieg rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, został aresztowany właśnie w Przemyślu. O tym za chwilę, ale najpierw poproszę naszą dzielną realizatorkę Asiator o kolejną, też krótką, jeśli można, przerwę muzyczną. Mamy dużo do opowiedzenia i tylko 47 minut.
Dochodzenie prawdy, Reset Obywatelski. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Zwróciliście nam uwagę, że tytuł dzisiejszego programu został stworzony trochę niefortunnie, ponieważ generał Różański nie powinien się znaleźć w ogóle w jednej linijce tekstu obok ludzi takich jak Andrzej Zapałowski i Jacek Kotas, o którym za chwilę też parę słów powiemy. Macie rację, przepraszam generała Różańskiego, przepraszam Was. Działamy teraz w trybie wojennym w związku z tym, co się dzieje na Ukrainie. Pracujemy bardzo dużo i bardzo szybko. I widzę, że redakcja zastosowała taki skrót myślowy. Proszę o wybaczenie w jej i moim imieniu. Będziemy się wystrzegać na przyszłość. No, takie rzeczy się zdarzają w pośpiechu, ale postaramy się, żeby się nie zdarzały. Do Jacka Kotasa za chwilę przejdziemy, ale najpierw musimy powiedzieć parę słów o głównym bohaterze tej części, którym jest Pablo G. Cofnijmy się o kilka dni. Noc z 27 na 28 lutego w Przemyślu. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która pełni też rolę kontrwywiadu cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej, zatrzymują obywatela Hiszpanii. Chodzi o szpiegostwo na rzecz Rosji. ABW to kontrwywiad cywilny, ale twierdzi w oficjalnym komunikacie wydanym po zatrzymaniu Hiszpana, że trafiła na szpiega wojskowego. W tym przypadku agencja podaje, że zatrzymany Hiszpan to szpieg GRU, czyli wywiadu Armii Kremla. W oficjalnym komunikacie na stronie ABW czytamy, że Pablo G. prowadził działania na rzecz Rosji, korzystając z tego, że jeździł wszędzie jako dziennikarz, przemieszczał się po Europie, również tam, gdzie trwały konflikty, dokumentował te konflikty i przekazywał informacje rosyjskim służbom, także w czasie pobytu w Polsce. Informacje, które mogły zaszkodzić Polsce politycznie, wojskowo, mogły zaszkodzić obronności naszego kraju. No i tu się pojawia pytanie, co Pablo G. robił w Przemyślu na parę dni przed tym, jak wybuchły tam zamieszki rasistowskie. Poproszę o kolejny skan. To jest skan z Twittera pana Pablo. Pan Pablo sprzeciwia się twierdzeniom, które się rozeszły po świecie, jakoby Polska nie wpuszczała kolorowych uchodźców z Ukrainy, czyli tych, którzy mają ciemniejszy kolor skóry. Sprzeciwiał się tym twierdzeniom, twierdził, że to nieprawda. Obalał tę pogłoskę mającą świadczyć o rasizmie Polaków, pogłoskę zapewne szerzoną przez Kreml. I pokazał na zdjęciu siebie razem z Nigeryjczykami i z ludźmi z Bangladeszu. Zdjęcie po lewej zostało zrobione przed dworcem w Przemyślu. Dwa pozostałe zdjęcia przedstawiają wnętrze dworcu. Widzimy tu wszędzie. Na jednym zdjęciu widzimy pana Pablo w towarzystwie osób ciemnoskórych, na pozostałych zdjęciach widzimy tłumek osób o ciemniejszym odcieniu skóry na dworcu w Poznaniu. I na pierwszy rzut oka to jest bardzo fajny tweet, który pokazuje, że Polska nie jest rasistowska. Na pierwszy rzut oka on jest sprzeczny z tym, co próbuje osiągnąć Kreml. Panu Pablo bardzo zależało na tym, żeby świat ten tweet zobaczył, zamieścił go dwukrotnie. Najpierw w wersji anglojęzycznej, którą widzimy, potem w wersji hiszpańskojęzycznej. W wersji anglojęzycznej osiągnął ponad 500 udostępnień, w wersji hiszpańskojęzycznej ponad 800 udostępnień. Pan Pablo nie jest gwiazdą światowego dziennikarstwa, więc to wygląda trochę tak, jakby w osiąganiu takich wysokich zasięgów ktoś mu pomagał. Co może nas niepokoić w tym tweecie? No cóż, on... To jest tweet, który wygląda jakby ziścił się, zrealizował najgorszy sen wyborcy Konfederacji z Przemyśla. Na dworcu w Przemyślu, przed dworcem z Przemyśla widzi kolorowe osoby,
Widzi nawet kolorowy tłumek na dworcu i widzi, że te kolorowe osoby są witane przez brodatego lewaka z zachodu, z Hiszpanii, który tutaj przyjechał je wspierać. No, kiedy wyborca Konfederacji widzi coś takiego, to przechodzi go zimny dreszcz. Ponieważ ten post miał ogromną, ten wpis miał ogromną oglądalność, to możemy się domyślać, że nie jeden wyborca Konfederacji z Przemyśla go zobaczył. Więc ten post w swojej treści antyrasistowski mógł się okazać przeciwskuteczny, szczególnie jeśli rozpowszechniały go kremlowskie trolle, które są obserwowane przez wyborców Konfederacji z Polski Wschodniej. I jeśli one go udostępniały, no to wyborcy Konfederacji z Polski Wschodniej mogli sobie ten wpis zobaczyć. Popatrzyłem sobie również na inne wpisy pana Pablo na Twitterze. To jest na przykład tweet, który on udostępnił. Jakaś bliżej mi nieznana Hiszpanka, pani Laura Ruiz, udostępniła informację o tym, że Rosja została wykluczona z festiwalu piosenki Eurowizja i zapytała, kiedy Eurowizja zauważy to, co robi Izrael Palestyńczykom. Tu w domyśle, że Eurowizja powinna wykluczyć też Izrael. Rzecz jasna, nikt z nas nie popiera brutalnego i bezwzględnego traktowania Palestyńczyków przez Izraelczyków, a niestety izraelski rząd nieraz Palestyńczyków tak traktował. Ale zestawianie tego z tym, co się dzieje teraz na Ukrainie, to jest w mojej ocenie duża niezręczność, żeby nie powiedzieć przesada. W innym wpisie, poproszę o kolejny wpis pana Pablo, kolejny skan. W innym wpisie tutaj pan Pablo wzdycha, pokazuje, że Putin prowadzi wojnę informacyjną, gdy informuje o swoim spotkaniu z ministrem wojny. I pokazuje, że prezydent Ukrainy Zełenski też prowadzi wojnę informacyjną, być może nawet sprawniej niż Putin, bo Putin siedzi w dużej odległości od swoich generałów, od swojego ministra obrony, właściwie należałoby go nazwać ministrem wojny, a Zełenski ze swoim ministrem obrony się serdecznie ściska i tutaj pan Pablo pyta, czy to nie jest zbyt frywolny gest ze strony prezydenta kraju, który przecież cierpi. Poproszę o kolejny skan z Twittera pana Pablo. Tutaj pan Pablo komentuje wpis, w którym ktoś się zachwyca duchem bojowym i entuzjazmem Ukraińców. Pan Pablo pisze, że to prawda, że Ukraińcy nienawidzą Putina, ale jest tam bardzo źle, ciężko, coraz gorzej, z każdym dniem wcale nie jest tak entuzjastycznie i dziarsko. Jak widać, to są wpisy mocno symetrystyczne, tak bym powiedział, i moim zdaniem niezbyt pasujące do tego, co się w obecnej chwili dzieje, do powagi tej chwili, którą przeżywamy i dla wsparcia, którego Ukraina potrzebuje. I już to pokazuje, że pan Pablo, jeśli jest szpiegiem GRU, to nie do końca się kamuflował. Powinien był, tak sobie myślimy, powinien raczej szpieg GRU udawać zaciętego wroga Rosji. Znamy doskonale takie przykłady z Polski, prawda? Poproszę o kolejny skan. Skan z artykułu gazety Dobry Tygodnik Sądecki, a właściwie z portalu tej gazety. On informuje, tutaj to jest streszczenie wystąpienia pana Pablo, który prowadził
dyskusję podczas jednej z konferencji odbywających się w Polsce. I podczas tej publicznej dyskusji on stwierdził, że receptą na konflikt z Rosją jest przyjazny dialog z Rosją. Że należy wykonywać przyjazne gesty wobec Rosji, a Rosja wtedy stanie się bardziej nam przyjazna. No to jest jakby coś, czego bardzo by chciał Putin. Więc występując w taki sposób, pan Pablo raczej występuje jako agent wpływu Rosji bardziej niż szpieg. Jeśli jest szpiegiem i równocześnie takim jawnym agentem wpływu, to rzeczywiście działa bardzo nieostrożnie. Poproszę o kolejny skan. To jest zdjęcie z Naddniestrza. Z Naddniestrza, czyli z putinowskiej, bandyckiej, bezprawnie stworzonej pseudo-republiki na terenie niezależnego państwa, jakim jest Mołdawia. Miejscowi Rosjanie stworzyli tam sobie taką republikę chronioną przez wojsko rosyjskie. Ta republika, pseudo-republika sobie tam bezprawnie istnieje. Pan Pablo pojechał tam jako dziennikarz, spotkał się z zastępczynią pseudo-parlamentu tej pseudo-republiki, panią Galiną Antiufiejewą. Tutaj widzimy, jak się jej kłania i ściska jej rękę pod sztandarem Naddniestrza. Poproszę o kolejny skan. Ta wizyta została odnotowana przez władze i media Naddniestrza jako wyraz poparcia i uznania. Tutaj jest fragment oficjalnej informacji podanej przez władze parlamentu, pseudoparlamentu Naddniestrza na jego stronie internetowej. Galina Antiufiejewa, informacja jest taka właśnie, że pani Galina Antiufiejewa z tego pseudoparlamentu spotkała się z Pablo Gonzalesem, że on pracuje dla baskijskich gazet, o tym, że wywodzi się z hiszpańskich komunistów, urodził się w Moskwie, świetnie mówi po rosyjsku. Hiszpańscy komuniści w Moskwie, to chodzi tutaj tak najprawdopodobniej o diasporę potomków uciekinierów z Hiszpanii, którzy uciekając przed prawicowym terrorem hiszpańskiego dyktatora, faszyzującego generała Francisco Franco, uciekli w XX wieku do Związku Sowieckiego. Było ich tam kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt tysięcy, to osób to różnie jest liczone. Niektórzy twierdzą, że było ich tylko kilka tysięcy, ale ta diaspora dość mocno zaistniała w życiu Rosji. I z takich to właśnie hiszpańskich komunistów pan Pablo González najprawdopodobniej się wywodzi, jeśli wierzyć informacji, którą tutaj podano. No ale z innych źródeł też wiemy, z wywiadu, którego jego żona udzieliła hiszpańskim mediom, wiemy, że Pablo González urodził się w Moskwie, ma tam ojca, ciągle jeździł do Moskwy i zabierał tam rodzinę. Kim jest Galina Antiufiejewa, z którą spotkał się w Naddniestrzu pan Pablo González? Poproszę tutaj o fragment skanu z Wikipedii. Skanu, który to będzie skan numer 24, tak? To jest skan poświęcony nie tyle pani Galinie Antiufiejewej, co jej mężowi, Władimirowi Antiufiejewowi. To jest tutaj mamy po prostu informację o tym, że pani Antiufiejewa jest, była żoną, poślubiła Władimira Antiufiejewa, który był, odpowiadał za służby specjalne Naddniestrza jako minister bezpieczeństwa publicznego tej pseudorepubliki, a potem, gdy Putin zagarnął wschodnią część Ukrainy, gdy putinowscy separatyści założyli podobne pseudorepubliki w Donbasie, pan Antiufiejew z Moskwy został wysłany tam do Donbasu, żeby tam być ministrem, wicepremierem nawet tej jednej z tych republik, pseudorepublik, odpowiedzialnym za bezpieczeństwo. Mamy więc do czynienia z putinowskim zbirem i jego żoną. Pan Antiufiejew, tu poproszę o kolejny skan. To jest skan z portalu tvn24.pl, gdzie jest opisana kariera pana Antiufiejewa. Pan Antiufiejew zaczynał
służąc w specjalnych, zmilitaryzowanych jednostkach sowieckiej milicji w krajach bałtyckich, gdzie dławił miejscowe protesty niepodległościowe, demonstracje niepodległościowe na Łotwie, dokładnie rzecz biorąc. Potem został ministrem bezpieczeństwa publicznego w Naddniestrzu i był tam, pełnił te funkcje przez wiele, wiele lat, przez 20 lat, od 92 do 2012 roku. Oskarżono go tam o defraudację, więc w końcu usunął się do Moskwy, ale z Moskwy zrzucono go jak spadochroniarza niemalże do Donbasu, żeby tam był szefem putinowskich zbirów na miejscu. Więc z żoną kogoś takiego, z żoną putinowskiego zbira, pełniącą funkcję wiceprzewodniczącej pseudoparlamentu bandyckiej republiki, panią Galiną Antiufiejewą, spotkał się nasz Pablo González. No, czy ktoś taki, ktoś działający tak jawnie może zajmować się szpiegostwem? Może. Może. Dodam jeszcze, że, bo tutaj jeden wątek może nam umknąć, ale lepiej, żeby nie umknął, poproszę o kolejny skan, skan numer 26. To jest fragment artykułu, wywiadu z panią Antiufiejewą i jej współpracownikiem, niejakim Szyrokowem, który González opublikował w baskijskim czasopiśmie Nais. Ten wywiad został przedrukowany przez stronę, która się nazywa, jeśli dobrze pamiętam, Euskalheria Donbas, czyli to jest strona mająca jakby propagować ideę solidarności między baskijskimi separatystami a donbaskimi separatystami. I w tym wywiadzie, od razu dodam, bo po to go pokazuję, nie ma żadnych trudnych pytań. Bo można by powiedzieć, może González pojechał do tych zbirów, żeby im zadać trudne pytania, żeby ich złapać na kłamstwie, żeby ich obnażyć. Nie. To jest wywiad, w którym on ich grzecznie pyta, jakie są wasze doświadczenia, notuje ich odpowiedzi bez żadnego cienia dystansu, bez żadnego komentarza. Pyta ich, jak sobie radzicie z tym trudnym statusem państwa nieuznawanego przez inne państwa. Więc jak widzimy, tu nie ma nawet pozorów dziennikarstwa, tu jest po prostu jawna propaganda prokremlowska. Dlatego wracam do pytania, czy ktoś, kto robi coś takiego, może być szpiegiem GRU? Ktoś, kto tak jawnie wspiera Kreml? No na Twitterze jest taki sobie symetrystyczny, na konferencjach już jest bardziej prorosyjski, ale jak przyjdzie co do czego, to robi brudną robotę dla putinowskiej, bandyckiej pseudorepubliki Naddniestrz. Czy ktoś taki może być szpiegiem, tak jawny agent wpływu? Może. Może, tyle że to nie jest profesjonalny szpieg, to nie jest ktoś, kto kryje się latami, zdobywa zaufanie swoich przeciwników, wyciąga z nich informacje. To jest raczej taki kamikadze, który jest najprawdopodobniej motywowany ideologicznie, wierzy w Rosję i stara się na wszystkich frontach zrobić dla Rosji jak najlepiej. Tu szpiegować, tu robić propagandę, tu sączyć symetryzm. I Rosja kimś takim się oczywiście chętnie posługuje, bo on może na krótką metę dać spore korzyści, ale na krótką metę, bo ktoś, kto tak działa, szybko zostanie dostrzeżony, zatrzymany, aresztowany. Przypadek Pablo G. przypomina przypadek Mateusza P., czyli Mateusza Piskorskiego, oskarżonego o szpiegostwo działacza, który również założył jawnie prokremlowską partię Zmiana. Mateusza P., z którym był związany radny Zapałowski z Przemyśla, o którym mówiliśmy w pierwszej części tego programu. To jest bardzo ciekawe, że nasze służby często i głośno łapią właśnie takich ludzi, takich kamikadze, którzy są dla Rosji raczej na dłuższą metę nie do uratowania, którzy i tak zostaliby złapani. Za pomocą takich aresztowań nasze służby, nasze w tej chwili pisowskie służby Rzeczypospolitej Polskiej, pisowskie służby tworzą sobie pozór
pozór działań antykremlowskich, podczas kiedy obecne służby Rzeczypospolitej Polskiej w dużej mierze, a na pewno ich kierownictwo, jest pisowskie, a więc jest przede wszystkim antyzachodnie. Bo jak wiemy, PiS ma z Rosją wspólnych wrogów i nieraz korzystał z rosyjskiej pomocy, a w 95% to, co robi PiS, jest zgodne z interesem Kremla. I tu znowu wracamy do Antoniego Macierewicza, który promował też prokremlowskiego działacza Zapałowskiego. Poproszę o kolejny skan, skan numer 27. To jest skan z tego samego artykułu, który już cytowaliśmy, z gazety Dobry Tygodnik Sądecki. Czytamy tutaj, że te konferencje w Polsce, na których występował Pablo G., panele dyskusyjne, imprezy, to były konferencje organizowane przez Forum Ekonomiczne, czy też stanowiące część Forum Ekonomicznego albo Forum Europa-Ukraina. Obie te imprezy organizuje Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. To bardzo ciekawa informacja, ponieważ kto jeszcze był, i to bardzo mocno związany, z Forum Ekonomicznym i z Instytutem Studiów Wschodnich? Słynny rosyjski łącznik Macierewicza Jacek Kotas. Poproszę o kolejny skan. To jest skan z popularnego serwisu Wikipedia, strona poświęcona Jackowi Kotasowi. Czytamy na niej, że Jacek Kotas od 2002 do 2006 roku był prezesem zarządu Fundacji Instytut Studiów Wschodnich i był też dyrektorem organizacyjnym Forum Ekonomicznego, gdzie występował Pablo G. Na tym nie koniec, bo oczywiście tu można powiedzieć, no Wikipedia nie jest do końca wiarygodna, tam sobie różni ludzie mogą różne rzeczy wrzucać. Wejdźmy znowu do Krajowego Rejestru Sądowego, a dokładnie do serwisu rejestr.io opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. Poproszę o skan numer 29. To jest fragment strony poświęconej Instytutowi Studiów Wschodnich. Czytamy tutaj, że Jacek Kotas, dokładnie rzecz biorąc, czyli jeszcze dłużej niż mówi Wikipedia, był prezesem Instytutu Studiów Wschodnich, tego, który organizował konferencję z udziałem Pablo G. Jacek Kotas był prezesem od 2002 do 2007 roku, a potem od 2010 roku aż do 2018 roku był był wiceprezesem Instytutu Studiów Wschodnich, czyli wtedy, gdy Instytut Studiów Wschodnich organizował konferencje, w których brał udział Pablo G. Jedna z nich miała miejsce w marcu 2018 roku, czyli wtedy, gdy Kotas jeszcze był wiceprezesem Instytutu Studiów Wschodnich, organizującego te konferencje. Dodajmy jeszcze, że wspomniana konferencja, która się nazywała Forum Europa-Ukraina, organizowana przez pana Kotasa lub też przez kolegów pana Kotasa. Konferencja, w której wziął udział Andrzej Zapałowski. O, widzę, że tutaj nam się włączył skan, który nie powinien był się włączyć, bo to był nasz deser na koniec programu. Do niego jeszcze wrócimy za chwilę. Dodam jeszcze, że konferencja Forum Ukraina-Europa, tak się nazywało, Forum Europa-Ukraina, że Forum Europa-Ukraina organizowane przez pana Kotasa i jego współpracowników, że podczas tego Forum Europa-Ukraina występował nie tylko Pablo G., występował również Andrzej Zapałowski, pogromowy radny z Przemyśla. Więc jak widać, nie tylko Przemyśl łączy Pablo G. i Andrzeja Zapałowskiego, a pomiędzy nimi jest też Instytut Studiów Wschodnich pana Kotasa. I jest też Antoni Macierewicz, tak jak powiedziałem. Jest też Antoni Macierewicz, który Andrzejowi Zapałowskiemu pozwalał wykładać dla komandosów i żołnierzy amerykańskich w Lublińcu.
który kierował kontrwywiadem wojskowym w latach 2006-2007, kiedy ten kontrwywiad dopuścił Jacka Kotasa do tajemnic polskiej armii. Dopuścił go, mimo że Kotas wcześniej, a także potem, był prezesem najważniejszych spółek deweloperskiej grupy Radius, założonej za pieniądze uzyskane od oligarchów Kremla, założonej przez Roberta Szustkowskiego, który z kremlowskimi oligarchami robił wielkie pieniądze w Rosji, dzięki nim został miliarderem, i który później został przedstawicielem dyplomatycznym Gambii w Rosji, akurat w tym okresie, gdy Gambia była z Rosją mocno związana, ponieważ zainteresowana była zakupami broni w Rosji. I dyktator Gambii, jak mówią źródła związane z kontrwywiadem, dyktator z kontrwywiadem Rzeczypospolitej Polskiej, dyktator Gambii służył za pośrednika, który sprzedawał rosyjską broń tym, którzy nie chcieli kupować broni z Rosji bezpośrednio ze względu na sankcje i szkody wizerunkowe. Więc znowu udało nam się dzisiaj dokładnie prześledzić kolejny fragment kremlowskiej pajęczyny w Polsce. Jak wiemy, bliskim sojusznikiem Kremla są Chiny. Chiny teraz się dystansują, mówią, że Ukraina to państwo suwerenne, zapowiadają, że udzielą Ukrainie pomocy humanitarnej, ale równocześnie specjaliści chińskiej firmy Huawei budują Putinowi oddzielny internet, po to, żeby Rosja miała swój własny internet i po to, żeby Rosjanie nie byli narażeni na prawdę, którą mogą znaleźć w ogólnodostępnym internecie, po to, żeby byli całkowicie zamknięci w klatce propagandy Putina. Firma Huawei na pewno by tego nie robiła bez aprobaty władz chińskich. Chiny są państwem totalitarnym, gdzie firmy robią tylko to, na co władza im pozwala. Mimo to, jak wiemy, Andrzej Duda, który teraz się przedstawia jako przeciwnik Rosji i obrońca Ukrainy, Andrzej Duda jest przede wszystkim ogromnym przyjacielem Chin. Pojechał na bojkotowane Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Poproszę tutaj naszą dzielną realizatorkę Asiator o kolejny skan, o skan numer 30. To jest ten właśnie, który przed chwilą zobaczyliście, mieliście taki przedsmak. To są dwie klatki z materiału filmowego wyemitowanego przez chińską telewizję państwową CCTV. Tutaj chiński dyktator Xi Jinping, odpowiedzialny za niezliczone zbrodnie, między innymi za prześladowanie Ujgurów w zachodnich Chinach, unosi kieliszek w toaście, a odpowiadają mu goście z Europy. Andrzej Duda oraz, jeśli dobrze widzę, przedstawiciele Serbii i księstwa Monako, chyba, jeśli dobrze widzę. Albowiem tacy to przedstawiciele z Europy przedstawiciele Europy przyjechali na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, bojkotowane politycznie przez niemal całą wspólnotę Zachodu. Pojawili się tam tylko przedstawiciele państw albo bardzo mało znaczących, albo nie do końca zachodnich, no bo jeśli dobrze pamiętam, była tam Serbia i Bośnia, które trudno uznać za państwa zachodnie. I pojawił się tam niestety Andrzej Duda, jedyna głowa zachodniego państwa, jeśli dobrze pamiętam, jeśli nie liczyć chyba księcia Luksemburga jeszcze, który tam był, jeśli się nie mylę. Jedyny polityk znaczącego państwa Zachodu i NATO, który się tam pojawił, jedyna głowa takiego państwa. Pojawił się tam i jak widać tutaj wesoło się bawi razem ze zbrodniczym dyktatorem Xi Jinpingiem. Poproszę o kolejny skan, skan numer 31. Ten sam Xi Jinping w tym samym czasie witał się w Pekinie z Władimirem Putinem. Zbrodniczy dyktator Xi Jinping zaprosił bowiem swojego sojusznika, zbrodniczego dyktatora Putina do Pekinu i
Putin przebywał tam w tym samym czasie, co Andrzej Duda. I tak się składa, że od ponad miesiąca koresponduje z kancelarią prezydenta Rzeczypospolitej na temat tej wizyty. Zacząłem jeszcze zanim Duda pojechał. Zapytałem, czy ma zamiar się tam spotkać z Putinem, bo wiadomo było, że tam Putin przyjedzie. Zapytałem, co zrobi, jeśli Chińczycy nagle i nieoczekiwanie wprowadzą Putina. No bo zakładałem, że może być tak, że Duda nie chce się z Putinem spotkać, ale może na przykład zostać postawiony w niezręcznej sytuacji. No bo wielki przyjaciel Dudy, dyktator Xi Jinping, z którym Duda się nieraz afiszował i z jego małżonką nawet, chiński dyktator Xi Jinping może wprowadzić nagle do pokoju, do sali, gdzie będzie się odbywało jakieś mniej lub bardziej formalne czy nieformalne spotkanie z Dudą, może wprowadzić Putina, albo może wprowadzić Dudę do Putina, nie mówiąc dokąd go wprowadza. No, historia dyplomacji zna takie incydenty, a Xi Jinping nie jest człowiekiem, który by miał jakiekolwiek skrupuły. No, to jest morderca, który morduje ludzi i przyjaźni się, a w każdym razie ma sojusz polityczny, bo o przyjaźni to raczej nie można mówić, ale ma sojusz polityczny z mordercą Putina. Zadałem takie pytanie Andrzejowi Dudzie. Byłem przekonany, chciałem wierzyć, że dostanę odpowiedź: nie, Duda nie ma zamiaru spotkać się z Putinem. Jeśli pojawi się Putin w pokoju, to Duda nie poda mu ręki i wyjdzie z pokoju. Ale nie dostałem takiej odpowiedzi. Dostałem odpowiedź dopiero po 2 tygodniach, kiedy igrzyska olimpijskie w Pekinie dawno się skończyły, kiedy Duda już dawno wyjechał z Pekinu, i dostałem odpowiedź, że nie dostanę odpowiedzi na moje pytania, ponieważ są bezprzedmiotowe. Dostałem odpowiedź, że moje pytania o spotkanie Dudy z Putinem w Pekinie są bezprzedmiotowe, ponieważ, to cytat, wydarzenie już się odbyło. Wydarzenie, o którym mowa, już się odbyło. Zatkało mnie oczywiście, ponieważ no, wydarzenie, o którym mowa, to było spotkanie Dudy z Putinem. Pytałem o spotkanie Dudy z Putinem. A oni mi mówią, że wydarzenie już się odbyło. Odpisałem im, napisałem, jeśli tak, jeśli mówicie mi, że to się już odbyło, że fakt się już dokonał, to chcę wiedzieć, w jaki sposób dokonał się ten fakt. Poproszę może o skan numer 32, jeszcze, żeby nie być gołosłownym. To jest fragment maila z kancelarii prezydenta, który dostałem. Może się nam uda go załadować. To jest właśnie ten, to co się ładuje, to co się powinno zaraz załadować, to jest właśnie mail, w którym dowiaduję się, że moje pytania są bezprzedmiotowe, bo wydarzenie już się odbyło. To jest na samym dole tego skanu, proszę Państwa. No chyba warto, żeby to Państwo zobaczyli. Uprzejmie informujemy, że pytania, czy prezydent RP Andrzej Duda zamierza się spotkać w Chinach z Putinem, jak zachowa się, jeśli podczas chińskiej wizyty w niezaplanowany sposób zetknie się z Putinem, czy poda mu rękę, czy będzie z nim rozmawiał, są bezprzedmiotowe z uwagi na fakt, iż wydarzenie, o którym mowa, już się odbyło. No co ja mogłem zrobić? Na taką odpowiedź odpisałem, proszę Państwa, mówicie mi, że fakt się już dokonał, to proszę mi powiedzieć, w jaki sposób się dokonał. Jak Duda się spotkał z Putinem? Czy podał mu rękę? Czy z nim rozmawiał? Jak wyglądało to spotkanie? No i miałem nadzieję, jak to się mówi, umiera ostatnia. Miałem nadzieję, że ktoś mi odpowie, nie, przepraszamy, źle się wyraziliśmy. Mieliśmy na myśli to, że olimpiada już się odbyła, a spotkanie się wcale nie odbyło, nie doszło do żadnego spotkania. Ale nie dostałem takiej odpowiedzi. Nie dostałem odpowiedzi, że nie doszło do spotkania. Po kolejnych 2 tygodniach, tak jakby ktoś starał się maksymalnie opóźnić całą tę rozmowę, tę korespondencję, żeby informacje, żeby kancelaria uzyskiwała, udzielała mi kolejnych informacji jak najwolniej. Tak, żebym jak najpóźniej mógł się dowiedzieć, a ze mną również wy,
żebym jak najpóźniej mógł się dowiedzieć z jak największym opóźnieniem, co się tam naprawdę odbyło. I ta odpowiedź znowu mnie wryła w fotel. Poproszę o kolejny skan, już ostatni dzisiaj. Skan numer 33. To jest odpowiedź kancelarii prezydenta na moje kolejne pytania. Szanowny panie redaktorze, odpowiadając na korespondencję z 16 lutego bieżącego roku, uprzejmie informujemy, że w trakcie zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie nie doszło do żadnej interakcji między prezydentami RP i Rosji. Jest mi trochę przykro, że kancelaria prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pisząc o Putinie, też go nazywa prezydentem, a to nieprawda, bo żeby być prezydentem trzeba uczciwie wygrać wybory, a Putin nie wygrał uczciwie wyborów. No i w ogóle prezydentem przez duże P. Nie wiem, czy państwo widzą słowo prezydent, słowo prezydentami jest tutaj napisane przez duże P. W ogóle nie podoba mi się to, że i prezydent Polski, i dyktator Rosji są razem nazywani prezydentami przez duże P. Ale przede wszystkim najbardziej mi się nie podoba ta treść merytoryczna, czy też, no właśnie merytoryczna to za dużo powiedziane, bo tu nie ma żadnej merytoryki. Najbardziej mi się nie podoba sedno tej informacji, czy pseudoinformacji. Nie podoba mi się to, że ktoś mi tak odpowiada. Nie doszło do żadnej interakcji. Ja pytałem, czy doszło do spotkania. I spodziewałem się odpowiedzi, nie, nie, jednak nie doszło do żadnego spotkania. A nie dostałem takiej odpowiedzi. Dostałem odpowiedź, że nie doszło do interakcji. Więc odpisałem kancelarii prezydenta, pisząc, proszę państwa, po raz kolejny nie zaprzeczacie, że doszło do spotkania. Piszecie tylko, że nie doszło do interakcji. Zatem rozumiem, że doszło do jakiegoś spotkania, podczas którego według państwa nie było żadnej interakcji. Nie wiem, jak państwo definiują interakcję, więc jeszcze raz pytam, czy podczas tego spotkania, rzekomo bezinterakcyjnego, Duda rozmawiał z Putinem, podał mu, znaczy rozmawiał, okej, o rozmowę nie zapytałem, bo stwierdzenie, że nie było interakcji, raczej wyklucza rozmowę, ale zapytałem, czy podał mu rękę, czy siedział przy tym samym stole, czy siedział za tym samym stołem w tym samym czasie, czy spożywali razem posiłek, czy przebywali w jednym pomieszczeniu. Czy ktoś przekazywał Dudzie jakieś informacje od Putina? Albo czy Duda przekazywał jakąś informację Putinowi za pośrednictwem na przykład Xi Jinpinga? No, interakcja zakłada wzajemność. Więc gdyby Duda coś powiedział do Putina, a Putin nie odpowiedział, to by to nie była interakcja. Więc można by było wtedy powiedzieć, że podczas spotkania nie było interakcji. Opublikowałem na ten temat artykuł na portalu Reset Obywatelski, gdzie również opublikowałem dwa artykuły o radnym Zapałowskim, gdzie opublikowałem artykuł o sprawie Pablo G. Polecam wam bardzo serdecznie te artykuły. Bardzo gorąco zachęcam do ich udostępniania, jak również do udostępniania tej transmisji. I kiedy opublikowałem ten ostatni artykuł o mojej korespondencji, o moich pytaniach do Dudy, o tym spotkaniu bezinterakcyjnym, niezwykłym spotkaniu z Putinem w Pekinie, to pojawił się na przykład taki komentarz, jeden odizolowany, no że trudno sobie wyobrazić spotkanie bez interakcji, ja się z tym zgadzam, z tym akurat się zgadzam, no więc jeżeli kancelaria prezydenta odpowiada, że nie było interakcji, to nie było spotkania. No ale ja pytałem o spotkanie, nie o interakcję. Dlaczego nie napiszą wprost? Dlaczego nie napiszą wprost, że nie było spotkania? No ja wiem, że trudno sobie wyobrazić spotkanie bez interakcji, ale to jest bardzo dziwna odpowiedź. To jest trochę tak, jak przypominają się różne takie anegdotki o Jasiu i mamie, kiedy się pojadano takie anegdotki o mamie, co to dawała Jasiowi różne zadania, a Jasio się w dziwny sposób wykręcał. Więc można by to skomentować tak, że mama mówi, pyta Jasia, czy Jasiu kupiłeś chleb? Jasio odpowiada, że nie kupił. Mama pyta dlaczego, a Jasio odpowiada, że no, w sklepie nie było mąki.
jasne jest, że nie można, że trudno sobie wyobrazić chleb bez mąki. Ale odpowiedź, jaką daje Jasio mamie, jest absurdalna. I podobnie absurdalną odpowiedź, jak Jasio mamie, dała kancelaria prezydenta mnie. I to jest zdumiewające, że od miesiąca rozmawiają ze mną w ten sposób, zamiast powiedzieć wprost: nie, nie było spotkania i nie było żadnego zamiaru spotkania. No to jest odpowiedź, której byśmy oczekiwali od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. A jednak jej nie dostajemy. Mówię w liczbie mnogiej, bo przecież robię to nie tylko po to, żeby zaspokoić moją ciekawość, to też, ale robię to dla nas wszystkich. O to, żebyśmy wiedzieli, no bo nie chcę, proszę Państwa, żeby prezydent mojego kraju spotykał się z dyktatorem, z niebezpiecznym dyktatorem. Nie chcę tego. Ze zbrodniczym dyktatorem. Z dyktatorem, który w tej chwili rozszarpuje naszego sąsiada i de facto naszego sojusznika. Ukraina nie jest w NATO, ale jest naszym sojusznikiem, jest wręcz naszą tarczą. To strasznie brzmi teraz, kiedy ta tarcza krwawi. Ale gdyby nie było Ukrainy, Putin pewnie biłby w nas. Musimy o tym pamiętać. No i grozą powiało też, skoro mówimy o Chinach, Rosji, Ukrainie i Polsce, grozą powiało ze słów ministra spraw zagranicznych Chin, który się niedawno właśnie ostatnio wypowiedział na temat Ukrainy. Powiedział, że Chiny będą świadczyć za pośrednictwem chińskiego Czerwonego Krzyża pomoc humanitarną dla Ukrainy. I dodał, mniej więcej w tym samym czasie powiedział, że Tajwan wróci niedługo w objęcia Chin kontynentalnych. Tajwan, wyspa, która jest częścią Chin, ale która się obroniła przed komunistami, która jest od Chin niezależna, która jest w tej chwili samodzielnym państwem. Gdy mówię, że jest częścią Chin, to mówię w tym sensie, że jest częścią chińskiej cywilizacji i że Tajwańczycy są częścią chińskiego narodu. Kulturowo i historycznie, ale to jest państwo niezależne. I to jest państwo, które, w którym jest demokracja. Ono pokazuje, że Chiny kontynentalne też mogłyby być demokratyczne, że nie ma sprzeczności między chińską kulturą a demokracją. Dlatego jest takim samym problemem dla Chin, jak dla Rosji jest Ukraina. Naród pokrewny, bliski, a jednak demokratyczny. Przykład Ukrainy pokazuje Rosjanom, że Rosja mogłaby być demokratyczna. Przykład Tajwanu pokazuje Chinom, że mogłyby być demokratyczne. I to, co powiedział minister spraw zagranicznych Chin, sugeruje, że Chińczycy chcą taki zaproponować handel Zachodowi. My nie poprzemy Putina, albo przynajmniej nie poprzemy go oficjalnie. Po cichu będziemy go popierać, nasze firmy jak Huawei będą go popierać, ale nie będziemy go oficjalnie, dyplomatycznie popierać. A wy w zamian za to przyzwyczajajcie się do myśli, że zajmiemy Tajwan. Dlatego uważam, że w przyszłości obok akcji wsparcia dla Ukrainy czeka nas akcja wsparcia dla Tajwanu. Powinniśmy się domagać, żeby władze Rzeczypospolitej Polskiej uznały Tajwan. W pełni uznały Tajwan jako niezależne państwo, żeby pozwoliły na otwarcie ambasady tajwańskiej w Warszawie. To oczywiście nie jest w tej chwili dla nas sprawa najbardziej bolesna i paląca. Najbardziej nas boli to, co się dzieje w Ukrainie, ale Tajwan też zasługuje na poparcie. Kochani, musimy już kończyć. Za chwilę prawoteka. Ogromnie Wam dziękuję za to, że dzisiaj przeszliście ze mną tę podróż po różnych odgałęzieniach rosyjskiej sieci wpływów i zajrzeliśmy nawet do Pekinu na chwilę. Wspierajmy Ukrainę. Będzie mi też bardzo miło i będę ogromnie wdzięczny, jeśli zechcecie wesprzeć Reset Obywatelski. Możecie to robić poprzez wpłaty bezpośrednio na konto Fundacji Arbitror, która zawiaduje Resetem Obywatelskim.
Możecie nas wspierać również na portalu zrzutka.pl, gdzie organizujemy zbiórkę na rzecz Resetu Obywatelskiego. Możecie nas wspierać w serwisie Patron. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy to robią. Ogromnie dziękuję Wam za to, że nas wspieracie finansowo. Dziękuję też ogromnie, bo to też bardzo ważne, tym, którzy nas wspierają duchowo i internetowo. Dziękuję tym, którzy dają nam lajki. Przypominam, proszę o łapkę w górę. Dziękuję tym, którzy udostępniają link do tej transmisji i kiedy ona zaraz stanie się filmem, będą też udostępniać w internecie ten film. Gorąco Wam dziękuję za to, co robicie i pozdrawiam Was bardzo. Do zobaczenia za tydzień. Oby w lepszym świecie, w świecie, w którym Ukraina powstrzymała Putina i tak jak powiedział generał Różański na początku dzisiejszego programu, odzyskuje Donbas i Krym. Do zobaczenia za tydzień. Reset Obywatelski.